Siema, wszystkie kamery, was bardzo serdecznie w kolejnym kupionym TCG Online. Słuchajcie, dzisiaj otwieramy sobie na dobry jakiegoś buzka. Można by to będzie kolekcja Breakpoint, a nuż polecą jakieś rzadkie karty, a nuż wyleci nam fajny tutaj break. No breaka już wiemy, że nie ma, ale może jakiś X, no nie, więc otwieramy sobie jeszcze coś innego. I tutaj mamy, o, Gabite w rewersie, nieźle. Rzadka karta, aj, size metody, te size metody mnie strasznie lubią. Ja ich za bardzo nie lubię, no ale to powiem, takie moje szczęście. Znowu rzadka karta Revenant, no niby ten Revenant to dobra karta. Natomiast no mnie nie jest, znowu nie ma breaka. Ale trafił się Raticate, z tego jest bardzo fajny deck na podstawie tego Raticate'a. No i sprawdźmy, może... O, czujecie to? Ja czuję breaka. Dobra, otworzymy sobie rzadką kartę na dzień dobry. A Slowking Hollow, bez rewelacji, ale... Nie ma breaka. Dobra, słuchajcie, zagramy sobie jakiegoś versusa, ale dzisiaj zagramy sobie w standardzie. Po jednym meczu z każdego deku, który tutaj złożyłem, znaczy jest jeden psychiczny i jeden kotowy. Jaki kotowy? No to zapewne się domyślacie. Zbudowany na bazie Luxraya Breaka, czyli Pokemona Rysia Break. Słuchajcie, zaczniemy sobie od meczu dekiem psychicznym, ponieważ mam misję do wykonania Pokemonami psychicznymi. Ten deck bazuje na Pokemonie Mew EX oraz na Hoopie EX. Generalnie mechanikę tego decku mam nadzieję, że dam radę wam pokazać jeszcze w tym odcinku, że trafimy akurat na taki mecz, w którym będę mógł pokazać wam, jak ten deck właściwie działa. No, wygraliśmy konflikt i faktycznie chcemy zaczynać, ponieważ w tym deku trzeba się dopakować i to dopakować się bardzo, bardzo szybko. Słuchajcie, zaczynamy sobie od wystawienia Mew EX. Na ławeczkę pójdzie nam Oranguru. Fantastycznie. I to jest tyle Pokemonów, które możemy mieć na ławce. Słuchajcie, no w takim razie zaczynamy i to musimy zacząć bardzo poważnie. Dołączamy Fighting Fury Belt do Mew. Użyjemy sobie Ultra Balla. Tym Ultra Ballem wyeliminujemy sobie z ręki Drapiona oraz Team Flare Granta. Wyciągniemy sobie Hoopę EX. Fantastycznie. Hoopę EX wyciągniemy na ławeczkę. Użyjemy sobie Max Elixira. Dołączymy sobie energię do Hoopy. Teraz skorzystamy z umiejętności nowej karty, którą jest Orangur. Słuchajcie, w każdym deku, jeśli budujecie sobie deki, w deku powinien być Orangur. Orangur ma umiejętność Instruct, która pozwoli nam w każdej turze dociągnąć kartę, aż będziemy mieli 3 na ręce. No i jak widzicie, doszły nam energie, więc używanie Ena w tym momencie... W sumie warto, nasz przeciwnik jeszcze nawet nie zaczął, wykosimy mu rękę. A widzicie, a nam się trafiły same max eliksiry, więc de facto już w kolejnej turze bijemy Hoopą za 130 i to będzie koniec dla naszego przeciwnika, no chyba, że on sam zmieni nam rękę NM. Słuchajcie, zabawa wygląda w tym momencie tak. Mew ma umiejętność Versatile. Ta umiejętność Versatile pozwala nam używać umiejętności dowolnego Pokemona na stole. Na całym stole, czyli możemy też używać ataków przeciwnika. Co się przydaje w szczególności w momentach, kiedy nasz przeciwnik, no powiedzmy sobie szczerze, korzysta z takiego deku jak Mewtwo EX, który potrafi się bardzo szybko, bardzo tanio naładować i bić bardzo, bardzo mocno. No i co my robimy w tym momencie? W tym momencie używamy max eliksirów, żeby dopakować sobie Hoopę. Prawda? Jeszcze jeden max eliksir. Oj, tym razem nie trafione, no ale trudno. Pozbądźmy się może tego. A w sumie nie ma sensu go chyba jeszcze wykańczać. Chociaż może zaraz się pojawić... Może się zaraz pojawić Lunala albo Solgaleo.
więc lepiej pozbyć się tego kosmoga. Doszedł nam Enhanced Hammer. No i tym Mew, de facto, jeżeli mamy wystarczającą ilość energii do zaatakowania danym atakiem, możemy spokojnie bić naszego przeciwnika do woli. Dowolnym atakiem, czyli jak mam tutaj trzy energie psychiczne, załóżmy, dołożone, to mogę użyć zarówno ataku Portal Strike, hupy, jak i ataku Psychic Oranguru. Więc karta fantastyczna. Niestety, ma tylko 120 życia, dlatego należy go wzmocnić. Ja, widzicie, wzmocniłem Mew wzmocniłem Mew Fighting Fury Beltem. I to był chyba mój błąd. Miałem użyć Enhanced Hammera. No ale to już jakoś tam się przeboleje. Mam dołączonego do niego Fighting Fury Belta. Ten Fighting Fury Belt dodaje 40 HP Pokemonowi typu Basic, do którego jest dołączony. I widzicie, de facto instant win. Przeciwnik się poddał. No nie miał żadnych szans. Dopakowani jesteśmy w pierwszej turze. Gra się de facto jeszcze nie zaczęła, a już się skończyła, nie? Słuchajcie, zaraz wracam. I mam nadzieję, że wam się nie znudziła ta króciutka przerwa, wyświetlenie tego całego pauzy i tak dalej podczas filmu, bo to jednak ciężko wyciąć z samego środka filmu. To co, spróbujemy jeszcze raz. Może zagramy sobie troszeczkę więcej. Natomiast słuchajcie, Oranguru z boosterków Sun and Moon Basic Expansion, czyli z tego podstawu nie kupujecie jeszcze Guardians Rising, tylko kupujecie sobie Pokémon Sun and Moon. I z tych boosterków leci Oranguru. Jakbym poleci jeden, to on już w zupełności wystarczy. Wystarczy dosłownie jeden Oranguru w całym deku, ponieważ możemy go wyszukać takimi support itemami jak Ultra Ball, czy no w sumie Level Ball nie, no ale Ultra Ball w zupełności tutaj pomaga. Jakie tutaj mamy trenery? No mamy cztery Pokemony Profesor Sykamory, tylko po to, żeby móc jak najszybciej wyszukać potrzebne nam Pokemony, no mielić tą ręką ile wlezie. Oraz Team Flare Grant do odrzucania energii na Pokemona przeciwnika. No, ktoś powie, że no lipa ten Team Flare Grant. No niestety nie, niestety jest to bardzo potrzebna karta, bo w tym momencie już za chwilę zobaczycie sobie na przykład Espeona GX, nowego Pokemona. Było takie dosyć oczywiste, oj, i Assault Vest. Aha, trzeba mieć Special Energy, żeby... Oj, i Setup. Jest Shiny X, będzie Setup. Dociągnie sobie do piątki. A ja już samego tego ataku Psybeam nie się boję. Bo de facto w tym momencie mój przeciwnik ma na mnie knockout. W której turze? No, za dwie tury. Za dwie tury. Dlatego mamy jednego Oricoiro w deku. Ten Oricoiro pozwala na to, że jak go wstawimy sobie z rączki na ławeczkę, no to... kurczę. No rozwala mnie ziomek po prostu. I Psybeam. Weakness 100.
No i de facto to jest granie. Nie ma bata, żebym ja to ugrał. Możemy zobaczyć. Sykomora. Muszę strasznie dużo rzeczy poświęcić. Ryzykować ten Hyperspace Punch. Dobra, zaryzykujemy. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa i jest! Jest, weszło. Uderzyliśmy za 40. No jest to stanowczo, stanowczo za mało, żeby tutaj cokolwiek zrobić. A nasz przeciwnik tylko się wzmacnia. No oddamy, musimy oddać kolejne. Dobra, słuchajcie, robimy tak, Ultra Ball. Wyciągniemy sobie Oranguru. No i już teraz widzicie, dlaczego Oranguru jest takie istotne. Zrzuciliśmy się ze wszystkiego, wyrzuciliśmy mnóstwo energii. Ale teraz robimy Instruct. O kurde. O kurde. Nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Mam nadzieję, że dołączy jakąś specjalną energię. Nie, klasyczną. Dołączył klasyczną energię. I Lysander i ściągnie mi Drapiona. No rewelacja. No, rewelacja, po prostu rewelacja. Dobra, słuchajcie. Nie widzę tutaj sposobu, żebyśmy z tego mogli jakkolwiek wyjść. Specjalnie. Nie, jesteśmy na one shota na wszystkim. Dobra, poddajemy grę, nie ma sensu. I zagramy sobie jedną grę moim deckiem kotowym. Z kotami. Moim ulubionym deckiem. Tu mamy, będzie troszeczkę miks, ponieważ tutaj mamy karty de facto z Breakpointa, z Fates Collide i z późniejszego i ze Steam Siege'a. Jakie Pokémony, to zaraz się przekonacie. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli za dużo mulliganów, że nam siądzie ręka. No i ta ręka to tak za bardzo nie siadła. Bo jak będziemy mieli pecha, to jesteśmy zdonkowani w pierwszej turze. A jak nie, to będzie dobrze. Może będzie miał jakiegoś Pokemona, który potrzebuje dużo energii, żeby zaatakować. A jak nie, to będę musiał sykomorować w pierwszej turze. O! O! Jest idealnie! Jest pięknie! Jest dobrze. Słuchajcie, jest dobrze. Jest dobrze, nie zginiemy. Nie zginiemy. Słuchajcie, na ręce mam Evos OD. Ta Evos... O kurde. Kto się pojawi? Czy Ewolucja Eevee? Nie, Arcanine poszedł na ławeczkę. Ładnie, a Arcanine z Breakpointa. To jest dobry znak. To jest dobry znak. Słuchajcie, ta Evos OD pomoże nam ewoluować Joltika. Ten Joltik oczywiście jest ze Steam Siege'a. Aha, koniec. Nie. Rewelacja. Trudno, nie wyszło. Może teraz się coś uda. No w sumie to było do przewidzenia, nie? Sam Joltik. Za dużo to nie zdziała.
Właśnie niestety w tym deku z kotami nie mam Oranguru. I to jest mankament. Będę musiał zmodyfikować chyba troszeczkę ten dek, żeby jednak uwzględnić tego Oranguru. Ponieważ no niestety w tym deku często zdarza mi się, że zostaję na dwóch kartach, na jednej i nie umiem z tego wyjść. I brakuje mi kart, które są potrzebne do prowadzenia dalszej rozgrywki. No i Mulligan na dzień dobry. Widzicie, Luxray Break. Luxray Break. No fajnie by było wystawić tego Luxray Breaka do gry. Mam nadzieję, że wam to w miarę odpowiada, że nie ma jakby dźwięku, tylko jest sam mój głos. No, czy mi to przeszkadza? Mi osobiście troszeczkę, bo jestem przyzwyczajony do jakiegoś tam działania jednak na słuch. Zobaczymy, co wystawi nasz przeciwnik. Bo w tym momencie ja to widzę. Tak, my zaczynamy. I pojawia się Glaceon. Kiedy on ma ten Crystal Ray w trzeciej turze. Może się coś uda. Zobaczymy. Jak nie, to trzeba będzie Lugię wystawić dosyć szybko. Widzicie, jego atak Crystal Ray zatrzymuje damage od Pokémonów typu Evolution. Czyli jeżeli ewoluujemy Pokémona, a on nas chlaśnie tym Crystal Rayem, no to kurde, bele, to jest koniec, nie? Dobra, słuchajcie, wystawiamy Lugię. I spróbujemy to w taki sposób rozwiązać. Mamy Lugię. Ja czuję, że na ławeczce się zaraz Vaporeon pojawi. Nie? No ale ten Vaporeon to jakiś hardcore nie jest. No, 90 HP. No, przynajmniej sobie zmniejszył rękę. To jest dobry znak. To jest dobry znak. Powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego zagrania. Raczej spodziewałem się, że będzie dopakowywał Glaceona. Tak dużo bardziej się spodziewałem, że jednak to Glaceon się tutaj pojawi. Dobra, ewoluujemy sobie Shinxa w Luxio. I to by było na tyle. No i czekamy, co zrobi nasz przeciwnik. Oby nie miał nic do mielenia. Może nie będzie miał nic do mielenia. Nie, no, dopakowuje Vaporeona. No, dziwne. Powiem wam szczerze, bardzo dziwne. Dobierzemy sobie dwie karty. I zakończymy. I widzicie, no, jakby dopakował Glaceona, to ja jestem w bardzo niewygodnej pozycji. Bardzo niewygodnej. Ponieważ atak Glaceona, ten Crystal Ray, dosłownie by mnie uziemił. Dosłownie. A tak to jeszcze jest dla mnie jakaś tam szansa. W tym momencie to myślę, że przeciwnik nawet się może poddać, bo tego Glaceona nie ma za dwie tury. Ten Vaporeon nic mi nie zrobi. 70, no to jest tyle co nic. To zanim ten Vaporeon mnie zabije, to ja już będę miał Luxraya, albo nawet już Luxraya Breaka dopakowanego. Myślę, że spokojnie przeciwnik może się poddać, bo to nie ma sensu. On tutaj dostanie baty tak słuszne, jak nie wiem co. Nie poddał się, proszę bardzo. Tu sobie zrobimy retreata. Wystawimy Lugię. Ewoluujemy sobie Lugię w Luxraya, to znaczy Luxio w Luxraya i zaatakujemy Intensifying Attack, ponieważ Glaceon jest EX-em, to bijemy 60 razy 2. Więc de facto następna tura to już typa nie ma, nie? A już mamy Luxraya Breaka na ręce, mamy Lugię Break.
więc wszystko się zdarzyć może. Ale w tym momencie raczej jesteśmy niezniszczalni. No i widzicie, w tym momencie bardzo przydałby mi się Oranguron. Bardzo. Bo jeżeli ewoluuje Lugia w Luxraya, a znaczy Luxraya w Luxraya Breaka, Lugia w Lugia Break, to zostaje na dwóch kartach. I mógłbym sobie użyć tego Oranguru, żeby sobie wzmocnić rękę jeszcze dodatkowo. No to lecimy. Ciak. Lugia Break. No czemu nie? Intensifying Burn. Mój przeciwnik nie ma nawet co zagrać, nie? Dwie karty nagród dla nas. No i bardzo dobrze. No i śmiechy, no bo to spokojnie. Miał tą grę wygraną prawie. Prawie, jakby dopakowywał Glaceona. Nie wiem, czemu dopakowywał Vaporeon. Naprawdę nie widzę żadnego powodu, dla którego dopakowywanie Vaporeona miało jakikolwiek sens. No. Zresztą, który wam się bardziej podoba, Glaceon czy Vaporeon? Dajcie znać w komentarzach. No, Glaceon mi się jakoś tak bardziej podoba. On jest taki bardziej uroczy. Te uszka jak śnieżynki, jak takie kryształki lodu. No, robi to wrażenie. Zresztą widzicie tutaj takie śnieżynki latające. No, jest taki nice touch, się mówi po angielsku. Taki miły detal dla oka. No to widzimy już, że Vaporeon nas sieknie. Ale sieknie nas maksymalnie za 50. To jest takie sieknięcie choćby żadne. My możemy go spokojnie bić sobie tutaj za 60, a na dole doładowywać Luxraya Breaka. No i co ty zrobisz? No w tym momencie nic nie zrobisz. No poddaj się, proszę cię, bo tak te tury ci zajmują godzinę dosłownie. Już 5 minut grasz. Zobaczcie, ja mam tutaj 23, 26, półtorej minuty. Grałem. Półtorej minuty. No to, ona już ponad 5 minut. To ten mecz już trwa 6,5 minuty. No rany boskie. Rany boskie. Długi odcinek wyjdzie. Dobra, Luxray Break. Profesor Slater. Dwie energie. Ciach. Co jest fajnego w deku elektrycznym? Słuchajcie, bardzo mało osób gra dekami elektrycznymi. Natomiast w tym deku mamy tak, mamy Luxraya Breaka, który bije naprawdę mocno. Ściąga większość, no nie EX-y ściąga na raz, zawsze. Natomiast EX-y i GX-y, no to jeżeli mają weakness, no to nawet nie mogą się mierzyć z Luxrayem Breakiem. A jeżeli nie mamy weaknessu, no to tam zależy od naszego szczęścia. Zwykle to jest two hit KO. Czasami jak mamy trochę szczęścia, no to jest one hit KO. Mówimy bye bye na Pokémon EX i GX. Do obrony przed EX-ami mamy też Lugię, która no, swoją umiejętnością pressure no, trochę spowalnia nam grę przeciwnika. Ciach. Intensifying Burn. Nawet trochę bardzo nam spowalnia grę przeciwnika. No człowieczku, nie mamy czasu. Jest też Galvantula. Joltik i Galvantula, nie? Te pająki takie. To ta Galvantula to jest w ogóle mnóstwo chaosów tutaj łapałem. Strasznie dużo deków, szczególnie tych wodnych, które są grane teraz non-stop. Polega na przykład na frołkich, czyli tych żabkach takich malutkich, które mają 60 HP. Cała zabawa polega na tym, żeby wystawić ich jak najwięcej na ławkę. I one są słabe w stosunku do Pokémonów trawiastych. Więc wystawiamy sobie Galvantulę, która za jeden atak bije z weaknessem po ławce. Więc mamy bicie po 60 po ławce. I takie Pokémony typu Basic, takie najsłabsze te 60-hapowe, takie jak na przykład, no nie wiem, tutaj ten Psyduck, to ściągamy na raz, nie?
No dobra, będzie próbował jeszcze tutaj walczyć, będzie dopakowywał Gyaradosa. No ale widzicie, taki Gyarados ma weakness właśnie w stosunku do elektrycznych, nie? Więc dla niego to ściągnięcie takiego Pokemona jak Luxray Break, no to jest prawie niemożliwe, nie? A tymczasem widzicie sami, że ja to sobie mogę spokojnie zrobić tak. Tu Intensifying Burn. Tu wyciągnę sobie Prize'a. Tu będzie próbował jeszcze pewnie wystawić jakiegoś mocniejszego Pokemona, którego nie dam rady niby ściągnąć na raz. Tam się Gyarados będzie dopakowywał. No ja to mam naprawdę, ja to mam gdzieś, nie? Niech się dopakowuje ten Gyarados. My sobie teraz hukniemy. O, sobie dopakujemy jeszcze Luxray Breaka, tak żeby już mieć pewność, że ten mecz jest wygrany. I o, widzicie, jest ta Galvantula, nie? Jedna elektryczna energia. Nie, jedna dowolna energia. Sorry, jedna dowolna energia. I bijemy po ławce za 30, znaczy za 60, jeżeli przeciwnik ma w stosunku do nas weakness. A weakness jest całkiem łatwo, no bo mamy dwa typy na raz. Więc ściągamy Pokémony latające, EX-y, które mają weaknessy w stosunku do elektrycznych, taki na przykład Shaymin EX. Teraz wyszedł taki Muscle Band. Taki odpowiedni masy Benda, który dodaje nam plus 30 do ataku przeciwko EX-om czy GX-om. No to walimy za 120 za jedną energię. I jak użyjecie Wally, żeby ewoluować Joltika, nie wiem, no w drugiej turze załóżmy, nie, tak, że przeciwnik zaczyna, no to my teraz my. No to proszę was. Proszę was, bijecie za 120 wszystkie Shaymin EX-y, wszystkie jakieś takie leciutkie Pokémony, czy nawet ciężkie takie Lapras GX, który ma 190 HP, no to dla nas to jest tu hit KO. Galvantulum, która ma 90 HP i ona w pierwszej turze, czy tam w drugiej turze niszczy deck Lapras GX. Szał, szał. Dlatego polecam wam, róbcie sobie deki, bawcie się dobrze. I co ważne, jest bardzo dobra karta dostępna w Versusie tutaj na tym pierwszym etapie. Już za 50 punktów wygranych, no to jest powiedzmy 7 meczyków, żeby tyle zdobyć, dostajecie kartę Versus Seeker. To jest niezwykle istotna karta w budowaniu deków, o czym może opowiem innym razem, ale tymczasem trzymajcie się, hej!